Cześć, ja się nazywam Adrian Piątka i możesz mnie kojarzyć z bloga DevEnv. Pracując jako programista, zapewne na co dzień wykorzystujesz repozytorium kodu. Sama praca z repozytorium wymaga pewnych e, naszych dobrych praktyk i chciałbym Ci właśnie w tym filmiku przybliżyć trzy rzeczy związane z tym, aby Twoje komity były lepsze. Pierwsza zasada, o której chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, to atomiczność. Czym jest atomiczność? To tak naprawdę wprowadzanie zmian w jednym danym konkretnym kontekście. Tak, aby nasz komit nie dotyczył e, wszystkiego, co robimy od dzisiaj do kolejnego e, piątku, tylko tak naprawdę, żeby był jednoznacznie informujący o tym, co faktycznie miało miejsce. Jeżeli musimy zmienić rytm, poprawić jakieś bugi, e, czy zmienić e, coś po code review. To powinniśmy to rozbić maksymalnie y, na jak najmniejszą ilość rzeczy, ale konkretnie informujących. Chciałbym natomiast zaznaczyć, że to my sterujemy atomicznością naszych komitów. To my decydujemy, jak duże komity będą. To nie oznacza, że y, zawsze musimy robić małe komity, które dotyczą na przykład jednego pliku, broń Boże. To my decydujemy o tym, co w danym komicie zostanie zawarte. To tak samo, jak my decydujemy o tym, w jaki sposób dekomponować klasę, na mniejsze części, jak dekomponować metodę. Zasada numer dwa, czyli działające komity. Nic tak człowieka nie wkurza jak pobranie najświeższych zmian z repozytorium i próba uruchomienia aplikacji, która kończy się niepowodzeniem. Nie utrudniajmy sobie pracy, nie utrudniajmy pracy innym. Jeżeli wiemy, że nasz kod nie działa, nie kompiluje się, nie komitujmy go, zostawmy go, poprawmy i dopiero wyślijmy go do repozytorium w momencie, kiedy zacznie działać. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie poradzić sami z tym problemem, Zakomitujmy go na innego branża, z którego nie korzystają inne osoby, a tą osobę, która będzie w stanie nam pomóc, po prostu o tym poinformujmy. Przejdźmy zatem do trzeciej, ostatniej zasady, którą chcę dzisiaj poruszyć. To przede wszystkim dobrze opisane zmiany. Tak samo jak w przypadku nazw zmiennych, nazw metod, nazw klas, staramy się je opisywać w sposób zwięzły, żeby faktycznie przedstawiały swoje intencje. I w przypadku komitów również powinniśmy podążać takim tokiem myślenia. Komit, który jest nazywany jako fix, fix after CR, czy fix after code review, bo ktoś się jednak rozpisał i chciałby tutaj poeta ma, ala Adam Mickiewicz, nic nam nie mówi. Jeżeli chcemy faktycznie wskazać, co się stało w tym komicie, opiszmy to. Natomiast po co to robić? Przede wszystkim, żeby sobie samemu ułatwić pracę w przyszłości. Jeżeli będziemy chcieli wrócić do zmian, które wykonywaliśmy wcześniej, fajnie przejrzeć historię komitów, która jest w sposób naturalnie dobrze opisany. Żebyśmy my nie musieli się zastanawiać, co ja kwa miałem na myśli. Dzięki temu dużo szybciej dotrzemy do zmian, które nas interesują. Dużo szybciej być może rozwiążemy jakiś błąd, który był wprowadzony przez nasze zmiany. Natomiast jak dobrze opisywać komity? Przede wszystkim wystrzegajmy się spójników i oraz także dlaczego? Ponieważ to nam już sugeruje, że popełniliśmy gdzieś błąd na poziomie atomiczności naszych zmian. Chcemy zakomitować więcej różnych od siebie elementów. Następnie, unikajmy wszelkiego rodzaju referatów, które chcemy zawrzeć w komicie. To też nas informuje o tym, że wrzucamy tego za dużo. Z takich złych praktyk, które zauważyłem, to na przykład komity zmieniłem plik. Dzięki za informację. Wiem, że zmieniłeś plik. Następnie, mieszanie różnego rodzaju formatów. To, że Ty wiesz, jak dobrze nazywać komity, nie oznacza, że twój kolega zespołu to wie. Może popełniać podstawowe błędy, dlatego podziel się tym filmikiem z nim. Następnie mieszanie języków w komitach. Ustalcie między sobą, czy nazywacie komity po polsku, po angielsku i naprawdę stosujcie ten jeden konkretny format. To tyle, ile miałem Ci dzisiaj do przekazania. Mam nadzieję, że nie zraziliśmy cię formą wideo. To nasze pierwsze próby. Natomiast mam do ciebie ogromną prośbę, podziel się swoimi doświadczeniami z opisywaniem komitów, jak to wygląda u Ciebie w projekcie oraz czy ty stosujesz coś więcej niż dzisiaj powiedziałem. Dzięki i do zobaczenia!